mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pan powiedział, zostałam tutaj zaproszona z racji tego, że zrobiłam dla Telewizji Polskiej film dokumentalny o generale Grocie Robeckim. I chciałam od razu tutaj jedną rzecz troszeczkę sprostować. Jeden z moich przedmówców powiedział, że był to pierwszy dowódca Armii Krajowej. Ja tutaj uważam, że był trzecim dowódcą, ponieważ początki konspiracji to była najpierw Służba Zwycięstwu Polski i dowódcą był generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Potem było ZWZ, czyli Związek Walki Zbrojnej i dopiero potem powstała Armia Krajowa, ale jest to ten sam, to jest ta sama organizacja, tylko pod inną nazwą. Największą zasługą generała Grota jest oczywiście scalenie najprzeróżniejszych organizacji konspiracyjnych. Przyjmuje się, że w lutym 1942 roku właśnie dokonał tego scalenia i powstała Armia Krajowa, ale jest właściwie trzecim jej dowódcą, a nie pierwszym. Poza tym chciałabym tylko powiedzieć, że był całe życie właściwie zawołanym żołnierzem, poczynając od Legionów. Tutaj mieliśmy już wjazd marszałka Piłsudskiego, więc nie muszę o tym przypominać. Rzeczywiście, podobnie jak generał Sosnkowski, miał też taki dosyć sceptyczny stosunek do przewrotu majowego. I widać z tego, że nawet najbliżsi przyjaciele, współpracownicy z okresu legionowego marszałka Piłsudskiego nie zawsze zgadzali się z jego linią polityczną. Ale niezależnie od tego zawsze był wybitnym wojskowym, również teoretykiem wojskowości. Okazało się, że jego różne prace na ten temat, między innymi praca pod tytułem Walki uliczne, którą wydał już w latach 20., potem bardzo się przydała w okresie okupacji. Robiąc film o generale Grocie, jeszcze zetknęłam się na przykład z panią, która była jedną z osób, która widziała go po raz ostatni przed jego aresztowaniem, przed wpadką. Była to jego bardzo zaufana łączniczka, pani Elżbieta Zboińska-Prądzyńska, w tej chwili już niestety nie żyjąca, ale muszę powiedzieć, że spotkanie z tą panią zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Była to pani, która do końca życia na półeczce w swoim prywatnym mieszkaniu miała coś w rodzaju, no można chyba to tylko nazwać, ołtarzyka. Były tam trzy fotografie. Fotografia marszałka, fotografia generała Grota i jej własne. I ona tak po prostu miała to w domu na co dzień. To świadczy o tym, że ona do końca życia, ona mówiła, że nie może sobie tego wybaczyć, że rozstali się na placu Narutowicza, jeszcze powiedziała, generał mi jeszcze pomachał, poszedł do domu na Spiską 14 i już więcej go nie zobaczyłam. Oczywiście była potem przesłuchiwana w konspiracji oczywiście również. Potem po wojnie była przesłuchiwana przez prokuraturę. Jak Państwo wiedzą, nigdy do końca, bo oczywiście znamy nazwiska prawdopodobnych trojga zdrajców, to znaczy Blanki Kaczorowskiej, Świerczewskiego i Kalksztajna, ale to jest tylko prawdopodobne. To są tylko prawdopodobne nazwiska. Nigdy tak naprawdę do końca ta sprawa wpadki i zdrady generała Grota nie została wyjaśniona. Mam nadzieję, że uda się Państwu tutaj pokazać film. Nie chciałabym powtarzać tego, co jest w filmie. Jest to film po prostu biograficzny, dosyć dokładnie przedstawiający życiorys generała Grota. Ja tutaj się dowiedziałam też bardzo wielu ciekawych rzeczy, będąc tu z Państwem. Nie wiedziałam na przykład, że tutaj właśnie znajdowała się jego willa. Ale mam nadzieję, że nie zdradzam tutaj żadnej tajemnicy państwowej. Niedaleko Wiązowny jest ośrodek szkolenia ABW, który niedawno, w 2003 roku, tenże ośrodek dostał imię generała Grota Robeckiego. To imię zostało nadane temu ośrodkowi dlatego, że właśnie generał Grot jest uznawany za jednego z twórców wojny psychologicznej. Między innymi, Państwo na pewno, nie muszę tu Państwu tłumaczyć, czym była akcja N w czasie wojny, a właściwie pomysłodawcą tej akcji N był między innymi właśnie generał Grot Robecki. Poza tym, że tutaj właśnie w okolicach Wiązowny miał ten dom, tę willę, w której jesteśmy, na terenie której jesteśmy, niedaleko, w miejscowości Olszyny, w majątku Olszyny,
znajdował się pierwszy, można powiedzieć, po wrześniu 1939 roku, jego pierwsza kryjówka tam się znajdowała, w majątku należącym do pani Haliny Królikowskiej. W tej chwili tam już znajduje się taka tablica pamiątkowa, że tam właśnie powstawały zręby konspiracji po wrześniu 1939 roku. I muszę powiedzieć, że miałam wielką satysfakcję, że dotarłam do tej linii, bo tam właściwie nie ma żadnej drogi, znalazłam to miejsce. A potem, kiedy zostałam zaproszona właśnie na prezentację tego filmu do tego ośrodka szkolenia ABW, tamci panowie oficerowie z ABW bądź co bądź powiedzieli, że oni tej willi nie znaleźli. No wobec tego miałam wielką satysfakcję, że panowie z ABW nie dotarli tam, gdzie dotarła jakaś tam historyczka, jakaś tam dokumentalistka. Także to widać z tego, że te okolice wiązowne tutaj z losami generała Grota Roweckiego są dosyć blisko splecione. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Oczywiście poza tym, że miałam tą wielką satysfakcję, że jeszcze rozmawiałam z panią Zboińską-Prądzyńską w tym filmie. Mam nadzieję, jak powiedziałam, że się uda jeszcze go obejrzeć. Tam jeszcze pięknie o generale Grocie mówił Nowak Jeziorański, profesor Garliński. Jeszcze były te osoby, do których zdążyłam z kamerą dotrzeć. To byłam również właśnie w Sachsenhausen i rzeczywiście ta cela to była w takim specjalnym baraku dla wybitnych więźniów, takich wyjątkowych więźniów, Zellenbaum, no rzeczywiście robi wstrząsające wrażenie i rzeczywiście jest to jedyne miejsce na terenie tego obozu, gdzie jest tablica poświęcona i, no, właśnie generałowi Grotowi. No właściwie to tyle, to tylko kilka takich luźnych uwag. Mam nadzieję, że film, który Państwo zobaczą, się spodoba. On był kilkakrotnie pokazywany w telewizji polskiej, jakkolwiek w różnych dziwnych porach, o 1 w nocy albo 10 rano, kiedy prawda normalni ludzie pracują albo śpią. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy za to. Film prawdopodobnie uda nam się wyświetlić. Poczekamy, jak ładny taki zmierzch tutaj nastąpi.